Witam Was na moim kanale po dość długiej przerwie z moim dziennikiem. Jak wiecie, na kwiecień go nie zrobiłam, bo nie miałam czasu ani go robić, ani uzupełniać, ale stwierdziłam, że jednak jest przydatny i na maj znów go zrobię. Właśnie skończyłam z takim trochę majowym opóźnieniem, ale jest i zaraz Wam go pokażę. Dzisiaj przyniosłam sobie stoję pod telefon i teraz Wam pokażę, jak wygląda mój dziennik w środku. Jestem z niego zadowolona. Z każdego kolejnego miesiąca jestem bardziej zadowolona, co mnie bardzo cieszy. A więc tak. Na pierwszej stronie mam takie drzewko. Czy widać to, czy nie? Mam taką gałąź z kwiatami. Gałąź jest brązowa, potem ją wycieniowałam ołówkiem. Kwiaty są złotą kredką, którą znalazłam w domu, pomalowane. Pod spodem jest złota taśma, na której jest napis moje cele. Pod spodem są punkciki i mam nadzieję, że je wypełnię i znajdę jakieś, już mam w głowie kilka. A obok jest taki mały kalendarz całego miesiąca i prawdopodobnie będę sobie tutaj zaznaczać, kiedy dodam dla Was filmik, żeby już o tym nie zapominać, i najprawdopodobniej na filmikach będę też uzupełniać dziennik, więc będziecie widzieć, jak on wygląda podczas uzupełniania. Na kolejnych stronach, tak, na tej stronie mam 5 pierwszych dni, właśnie te, które minęły. Nie będę musiała je uzupełnić, bo nie było mnie w domu, także sobie wypiszę, co po prostu wtedy robiłam, co widziałam. I mam tutaj takie dwa cytaty. Na górze, nie wiem, czy jest widoczne, przybliżę trochę, jest: im więcej o kimś mówisz przy innych ludziach, tym bardziej zakochujesz się w tej osobie. A na dole jest: czasami chcę umrzeć tylko na jeden dzień i zobaczyć, kto naprawdę by za mną tęsknił. Wszystkie te cytaty będą z Pinteresta. Odświeżyłam sobie starą tablicę i chciałam kilka z nich wypisać. Ogólnie składa się to ze złotego paska, w którym jest odstęp na nazwę dnia, poniedziałek, wtorek i tak dalej. Akurat ich tu nie ma. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I wkomponowałam tutaj cyfrę w środek każdego dnia. Potem na następnej stronie zmieściłam cały ten tydzień i raczej się zmieszczę tu z zapiskami, bo nie mam ich dość dużo. I tak, tu jest taka przerwana linia, która się ciągnie do samolotu. W środku kółka są gałęzie drzewa, i które podzieliły mi to kółko na dość dużo kawałków. I są wypisane numerki dni, i jak dzień będzie udany, to będzie na złoto pomalowane, jak nieudany, to na czerwono. Postanowiłam ograniczyć się tylko do dwóch kolorów, bo kiedyś nie mogłam się zdecydować, bo za dużo miałam tych rodzajów i czasem było tak, że trzy kolory mi pasowały na jeden dzień. No i wtedy nie wiadomo, którym pomalować. A jak są kolory bardzo podobne do siebie, to czasem zapominałam, która kredka jest którym kolorem. No, a dni są tak, że numer dnia odpowiadający miesiącu jest w takim czarnym kółeczku. Najpierw narysowałam sobie obramowanie cyferki i potem dodałam kółko, zamalowałam je. Potem jest taki złoty pasek i nazwa dnia tygodnia. Pod spodem jest kolejny cytat. Bądź cierpliwy, niektóre rzeczy są warte czekania. Ta strona mi się najbardziej podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Napiszcie mi w komentarzach, która. No i mam kolejne dwie strony. Na jednej z nich, tak, jest następny tydzień. Postanowiłam wkładać cały tydzień w kartkę, bo czasami zapominałam uzupełniać dziennika i miałam dość dużo kartek pustych. A tak to na pewno raz w tygodniu coś napiszę. Tutaj mam taką listę, na której jest następny cytat. Czasem trzeba przymyć oczy łzami, aby lepiej widzieć. I tu
to będę wypisywać książki, które przeczytałam. Jest to mały obszar, bo naprawdę mało książek nadążam czytać. Najczęściej czytam jedną książkę przez jakiś okres czasu, potem ją odkładam i znowu ją do niej wracam. Na dole jest taka taśma, na której będę pisać filmy. Akurat wczoraj dwa widziałam, dlatego już je wpisałam i mogę je z całego serca polecić. I oczywiście jest tam cytat, to nie są dwa, tylko jeden, tylko go podzieliłam. I brzmi tak. Najpierw ludzie pytają się, po co to robisz? Potem pytają się, jak to zrobiłeś? Takie trochę motywacyjne i myślę, że mi się przyda. Ogólnie nazwy dni są w takich dwóch czarnych liniach, pomalowałam je na złoto i wpisałam nazwę dnia i jego numer w miesiącu. I kolejna strona. Inspirowałam się taką tablicą korkową i karteczkami. Są takie karteczki. No i jest szpilka. Nie wszystkie szpilki tak wyszły jak realistycznie, ale w sumie mi się to podoba. W wolne miejsca wpisałam cytaty. Jest ich 4. No i jak widzicie, cała kolorystyka dziennika to jest czarny, gdzie ołówek, no i złoty i czerwony. Także pierwszy cytat. Zawsze silniejszy jest ten, kto się uśmiecha, a nie ten, kto się wścieka. Kolejny. Nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to byłaś szczęśliwa. Następny. Zawsze uśmiechaj się do życia. Przecież kiedyś musi się zrewanżować. I ostatni. Opanowanie jest wtedy, gdy zamiast głosu podnosisz brew. Myślę, że to takie dobre cytaty. Bardzo mi się spodobały. Mam jeszcze multum inne, które mi się podobały, ale nie mam miejsca tutaj, więc będę w następnym miesiącu. No i ostatnia strona. W ogóle wszystkie strony zrobię skanem i umieszczę na stronie na Facebooku, więc jakby ktoś chciał sobie wydrukować, to podlinkuję wam w opisie. No i na ostatniej stronie zostało 5 dni tego miesiąca, więc wszystkie są razem. Jak wtorek, środa, czwartek, piątek, już nawet numerków z tego co widzę nie napisałam, może dopiszę, może nie, zobaczymy. No i są dwa cytaty. Pierwszy. To niemożliwe, powiedział rozsądek. To ryzykowne, powiedziało doświadczenie. To bezsensowne, powiedziała duma. Mimo wszystko spróbuj, powiedziało serce. I kolejny. Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko. Ogólnie każdy ten dzień, jakby nie było widać, to wytłumaczę. Tu jest taka pogrubiona literka, coś jak napis Hollywood, też w takim stylu narysowana. No i na każdej literce są narysowane kwiatuszki i listki, żeby tak trochę wpuścić tej wiosny. I mam nadzieję, że tego lata niedługo i że pogoda będzie ładna i ciepła. A tutaj obok naturalnie będę pisać do każdego dnia, co mam do zrobienia, albo gdzie byłam, co warto zapamiętać. No i jeszcze tak pokrótce wam pokażę wszystko dokładnie z przybliżeniem. Thank you.
bardzo mi się spodobała i musiałam ją przerysować. Pozdrawiam osobę, która to wymyśliła. Jolita. O, i to tak w sumie byłoby na tyle z tego filmiku. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Już mam prawie 100 subskrypcji, a w życiu w to nie wierzyłam. Na początku robiłam ten kanał tylko z powodu hobby nagrywania filmików. Teraz wiem, że mam dla kogo to robić, bardzo Wam za to dziękuję. I mogę Wam obiecać, że w jednym celu będzie dodawanie regularnie filmików. Mam masę materiału, który muszę jeszcze przerobić, tylko po prostu nie mam kiedy. Do zobaczenia, pa pa!